Powiem ci tak, to są też nielegalne pomidory, nie? Okazuje się, że nasion pomidorów nie wolno sprzedawać. Mogą to tylko kupować kolekcjonerzy, jakby w takich celach, nie? I to jest trochę chora sytuacja, ale pomidory są fantastyczne. Dlaczego w tym roku był tak dobry dla pomidory? Wiesz co, odkryliśmy naturalne opryski z pestek, owoców. Jest taka ilość w powietrzu dziwnych grzybów, bakterii, że te pomidory chorują, więc bez oprysków nie jesteś w stanie nic uprawić. Myśmy w zeszłym roku mieli chyba odnieśli z tego powodu porażkę, że nie pryskaliśmy w ogóle i one nam się pochorowały. I teraz odkryliśmy ekologiczne opryski, więc zawsze wychodziliśmy krok przed daną chorobą. No i dzięki temu po prostu mamy plagę pomidorów. Nie wiem, co z tym robić.